Zespół Pałgusyński opasła kanoników regularnych w Żaganiu 28 lutego został wpisany na listę pomników historii prezydenta RP. Proces realizacji wniosku, czy etapy realizacji wniosku odbywało się poprzez 3 lata prawie, że tutaj akurat niezbędnym warunkiem do tego, aby nominować obiekt jest bogata historia, potrzebna zawarta w obiekcie, oryginalne wyposażenie na przestrzeni wieków, jak również obiekt, który interesuje się grono naukowców z Polski, to akurat mogę śmiało powiedzieć Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński, jak również Uniwersytet Warszawski interesuje się klasztorem. Proces tworzenia wniosku, czy etapy tworzenia wniosku prowadzone były na przestrzeni 6 miesięcy. Do tego celu, do tego zadania zaangażowałem 3 osoby z różnych dziedzin, dziedzin życia: historyk sztuki, historyk zakonu Augustianów, jak również fotografik. Tutaj z kolei, jeżeli chodzi o historyka sztuki, pomocą był pan dr Stanisław Kowalski, były wojski konserwator zabytków w Zielonej Górze, który zna obiekt od podszewki i akurat wydał książkę Zarysy dziejów klasztoru w Żaganiu. Jak również pani profesor Anna Pobuk-Lenartowicz z Uniwersytetu Opolskiego, która jest doskonałym historiografikiem klasztoru w Żaganiu, jak również kanoników regularnych na Śląsku. Z kolei fotografię wykonał Jan Sosnowski, miejscowy wydawca. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o cały sam proces trwania czy administracyjnego wpisu, to rozpoczęło się od 2008 roku i skończywszy na 2010. Tu akurat poprzez stworzeniu tego wniosku zaangażowano te 3 osoby i następnie wysyłałam to do parafia Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu, wysłała to do konserwatora zabytków w Zielonej Górze z prośbą o rozpoczęcie procedury wpisania klasztoru na listę pomników historii. I akurat z biegiem czasu, kiedy dokumentacja dotarła do Warszawy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, nastąpił proces, ciężki proces administracyjny związany z tym. To akurat w trakcie prac administracyjnych z Warszawy przyjechała grupa ludzi z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, aby zweryfikować informacje, które zostały zawarte we wniosku. Następnie w 2009 roku w marcu poddać wniosek, podłożyć wniosek do Rady Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury. Następnie dokumentacja cała zwraca się znów do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Z kolei ta instytucja poda pozytywną opinię Rady Ochrony Zabytków, wysyła dokumentację do Kancelarii Prezydenta i akurat tutaj prezydent Polski Bronisław Komorowski podpisał rozporządzenie z dniem 28 marca bieżącego roku. Korzyści, jakie spływają z nominacji klasztoru augustyńskiego na listę pomników historii, to jest promocja w kraju i za granicą jako szczególny obiekt zabytkowy w skali kraju, jak również argumenty czy czynnik ekonomiczny związany z tym, że jest możliwość zwiększenia przyznania dotacji celowej na renowację wnętrza, jak również zewnątrz. Tu akurat pilniejsza sprawa to jest dach, elewacja i renowacja obiektów ruchomych, jak również przyciągnięcie instytucji kulturalnych, audiowizualnych, aby można było realizować inicjatywy społeczno-kulturowe,
jakby zwiększyć zakres działalności kulturalnej organizacji pozarządowych, które tutaj się udzielają przy tym kościele, jak również poddać badaniom komercyjnym, czy jakby chodzi o zwiększenie poprawy infrastruktury turystycznej w celu możliwości utrzymania tego obiektu. Jest to duży obiekt posiadający klasztor, konwikt, kościół, bibliotekę paugustyńską i na dzień dzisiejszy głównym jakby akcentem tego wpisania klasztoru jest pozyskiwanie partnerów do realizacji działań remontowo-konserwatorskich i inicjatyw społecznych.